No nagrywa się. Hej, witam. Słuchajcie, dzisiaj mamy tą właśnie, jak widać, zimową scenerię. Przyjechałem na działeczkę. Z tego co kojarzę, chyba jeszcze w zimie nie byłem. Działeczkęśmy zakupili w tamtym roku. W październiku. Nie, we wrześniu. We wrześniu. Ale jakoś nie było okazji, żeby odwiedzić tą działeczkę, kiedy śnieg spadł. No to dobra, no to idziemy, nie? Także działeczka się jest nieogarnięta, ze względu na to, że żeśmy ją kupili od faceta, który naprawdę żył zgodnie z naturą, aż za bardzo. Myśmy tutaj troszkę porządku porobili, gość nawet nie chciał grabić liści, nie kosił trawy. Co jeszcze? Wszystko było zapuszczone. Także w tym roku troszkę pracy żeśmy włożyli. Na tyle, na ile było czasu. No ale pomalutku, po cichutku. Zgodnie żyjąc z sołtysem, naszym szeryfem głównym. Działam sobie tu pomalutku, co by nie siedzieć w bloku. Właśnie taki kawałek ziemi z narzeczoną, żeśmy zakupili. Także dzisiaj jest fajnie. Nie ma mrozu, jest 0 stopni. Śnieg fajnie chrumka pod stopami. Także obejdziemy sobie działeczkę dzisiaj. Tutaj po mojej lewej stronie pomidorki rosły. Rosły do pewnego czasu, ale my, jakby to powiedzieć, żeśmy za późno je spryskali. Choć wolałbym tego nie robić, bo po to sadzimy, żeby w sumie jeść pomidorki właśnie naturalne. No ale niestety zjadła ich zaraza. Tak. No ogólnie świat wygląda inaczej, nie? Jeśli spadnie troszkę śniegu. Jest fajnie, lubię taką aurę. Nie wieje, to jest najważniejsze. Jakby wiało, to pewnie by mnie tutaj nie było. W każdym razie. No. A o tej chałupce to ja opowiem może kiedy indziej. W każdym razie jest fajny temat. No, zobaczymy. Coś może z tego wyjdzie. W każdym razie my żeśmy kupili, ona była już, jakby powiedzieć, proces jej budowy został rozpoczęty przez poprzedniego właściciela, tak? On tam miał zamiar zrobić saunę. Ja niestety mam troszkę inną wizję, choć na początku chciałem to saunę, jakby to powiedzieć, zrobić, ale stwierdziłem jednak, że jednak nie będziemy z niej korzystać aż tak często, więc ona pójdzie, jakby to powiedzieć, do rozbudowy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie na bieżąco będziemy filmować, także tego. Proszę się nie zrazić, jakby to powiedzieć, odnośnie tego filmu, bo to jest mój pierwszy filmik nagrywany, jakby to powiedzieć, z gimbala, czy nie z gimbala, bo gimbal to mam te rzeczy, ale w każdym razie z tego kija samobija. No także dzisiaj rano wstałem, już jest godzina chyba 9:00, z tego co by tutaj zerknąć, tak, jest za 10, no za 10 9 minus 1. Niektórzy jeszcze w łóżeczku leżą, pozdrawiam Iwonkę. No i coś trzeba będzie ogarnąć, nie? Na pewno się napić jakieś herbatki gorącej w termosiku sobie zrobiłem w domciu. Choć tutaj mam butlę z gazem. Także można sobie coś tego. Jest prąd. Tak, jest prąd. O, tutaj właśnie tam w tym roku na początku roku tutaj właśnie kopałem wzdłuż
działeczki, ściągnąłem instalację. Tam jest dalej skrzynka. Na szczęście, nie wiem, czy będziecie widzieć, tam jest dalej skrzyneczka. Dobrze, że jak robili instalację do tego, to zrobili, jakby to powiedzieć, no puścili peszle już od razu pod drogą, także nie było problemu, jakby to powiedzieć, się tam dokopać. No i tego, no i prądzik jest. Woda już była. Także fajnie. No i co? Żyć nie umierać, nie? Chałupka jest jaka jest, no bo to kurde... Bo tutaj było dwóch właścicieli. Jeden to właśnie poprzedni właściciel, co od niego żeśmy kupili, tam, przejęliśmy tą działeczkę, no to z tym domkiem nic nie robił. W zasadzie skupiał się chyba na tej saunie. Tutaj sobie porobił jakieś takie wygibasy, nie? Coś tu trenował, kurde, to... Także... Nie, ogólnie spoko, pozytywny facet, bośmy go osobiście poznali, tego, tylko zakręcony. Niektórym na przykład nie odpowiadał, jakby to powiedzieć, styl życia tutaj, więc był dość chyba bardzo wyobcowany, nie? Chciał sobie zrobić taki tutaj azyl, nie? No niestety na RODO nie można takich rzeczy robić. Wszędzie wkoło pozasiewał, kurczę, iglaki, no jakieś wziął, kurde, strzyszek pewnie, kurde, jakieś tego podnasadzał, to powyrastało, ja to musiałem niestety powykopywać, nie, dobrym ludziom oddałem, a resztę niestety musiałem jakoś to, kurde, się pozbyć tego. No były to, ojej, trzeba będzie coś z tymi iglaczkami zrobić, bo pewnie przyjdą sarenki czy coś, kurde, i zechla, kurde, to są sosenki akurat. Ja lubię bardzo sosny, są bardzo ładne, jak sobie je tak ukształtujesz, także coś w stylu bonsai, także ładnie będą tu wyglądać, nie? No właśnie, tutaj wczoraj ściąłem gruszkę, niestety gruszki tutaj na tym RODO, to także, no jak to laik, no. Ale z tego, co widzę i rozmawiam, no to strasznie chorują, więc już nie ma tutaj owoców już od paru lat, więc ona była strasznie stara, zaniedbana, także jakieś to drzewo miało może ze 20 lat, więc wczoraj, kurczę, wziąłem piłę i no niestety nie lubię ścinać drzew, ale byłem zmuszony tego zrobić, nie? Także tutaj pewnie zrobię sobie wjazd na samochód. Będzie wygodnie, bo na początku żeśmy troszkę inną koncepcję przyjęli. Ze względu na Tadzia, nie? Tadziu nam powiedział. No w sumie posłuchałem się gościa, nie przemyślałem to, no i tego, zrobiliśmy taką jakby zatoczkę, żeby wjechać. No ale jest problem z zawracaniem, nie? Moja dziewczyna, kurczę, jakby to powiedzieć, wolałaby jednak, żeby jednak wjechać samochodem i mieć możliwość, ma rację, mieć możliwość zawrócenia tutaj, nie? No tak to jedziemy przodem. I muszę się albo cofać tam do tyłu na taki zajazd, jakby to powiedzieć, albo tutaj korzystam z działki sąsiada, choć wolałbym tego nie robić. No i tam sobie zawracam. No ale to jest do czasu, no bo przyjedzie, bo gościa teraz nie ma. Bardzo gość podobny do doktora Szczyta, naprawdę. Jak mnie ogląda, to pozdrawiam. No i tego i... Nie doktor Szczyt, tylko sąsiad. No i tego i... No i pewnie jak tu przyjedzie, będzie tego pewnie też będzie chciał się grodzić, jak to kurde zwyczaju bywa, kurde, polskim. No nic. No dzisiaj o tak przyszedłem połazić sobie, co będę siedział w domu. Zobaczyć, jak to wygląda. No fajnie, nie ukrywam. No jest dużo pracy tutaj. No ale co? To dla przyjemności, nie? Także taki laik w ogrodzie, nie? Ja tutaj w sumie... Takiego z dużego pojęcia nie mam zbytnio o hodowli jakichś kwiatków, jakichś kurde warzywek. Wszystko na bieżąco się uczę, także jeśli ktoś będzie miał jakieś pomysły, ewentualnie rady, to z miłą chęcią poczytam, wysłucham, także nie ma z tym problemu, nie? No. Na pewno jakieś trolki się pojawią, na pewno jacyś kurde osoby, które na przykład, no nie wiem, nie będę tego komentował, w każdym razie mam na to wy. No i nic, no i w każdym razie, jakby to powiedzieć,
No staraliśmy się ten domek, jakby to powiedzieć, troszkę uratować, bo był zaniedbany przez tego poprzedniego właściciela. Ty nawet próbował coś rozbierać go, jak widać. Tutaj tego. Nie wiem, może potrzebował materiału na tą haciendę, nie? W każdym razie myśmy troszkę ją go uratowali, nie? Bo zaczął się sypać, nie? Tutaj wziąłem papę i wszystkie te brzegi, gdzie trzeba było tak na pilniej, bo pewnie nie zdążyłem w tym roku jeszcze, no bo jakby to powiedzieć, no ja mam też pracę sezonową, więc nie mogłem sobie w sezonie wziąć wolnego. Ile dało się, tyle się porobiło, nie? W każdym razie moja dziewczyna, narzeczona, nie ma takich zdolności manualnych, żeby zgrzewać papę, więc choćbym chciał. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z boku, więc o, tutaj jeszcze mi zostało ten kawałek do zrobienia. Nie wiem, azbest. No zobaczymy, no. Też mi szkoda w ogóle, jakby to być inwestować troszkę w ten domek, ze względu na to, że on będzie rozebrany później, jeżeli skończę ten projekt, nie? A ten projekt liczę, że około 2 lat. Nie licząc tego roku. Około dwóch lat mi zejdzie, nie? No bo to też nie wiadomo, jak to będzie. Czy będą delegacje? Czy będzie po prostu, czy będzie praca na miejscu, no zobaczymy, jak to ten rok da, no. W każdym razie, wstępne przymiarki są takie, że będzie jednak delegacja. No niedaleko, no ale codziennie trzeba dojeżdżać do miejsca pracy, no i tego, jednak człowiek przyjedzie, zanim przyjedzie, no to już jest, no zmęczony jestem, no kurde i... No i co, tu przyjadę na działkę, no to jedynie są, to zjem parę owoców, co tutaj Bozia dała i Bozia, natura. No i jedynie co, no to w tym cieniu troszkę, bo na zewnątrz pracuję. No i w cieniu się schować i poodpoczywać troszkę, nie? No a weekendowo też człowiek by chciał, jakby to powiedzieć, troszkę spędzić czasu ze znajomymi. Jakiś grill, jakieś ognisko. Wiadomo, z sołtysem oczywiście się posprzecać. Chodzi go się spoko, też go pozdrawiam, jeśli będzie mnie oglądał. No i co? No i tyle na początek, nie? No. Także. No nie wiem, no. Jeśli będzie was interesowało, nie wiem, jakieś tak pokazałem troszkę. Chcę pokazać troszkę cząstki mojego życia, nie? Moich realizacji moich planów. Mam nadzieję, że to mnie też zmotywuje jeszcze bardziej do działania, bo nie ukrywam, że cholernym leniem jestem. Jestem strasznym leniem. No ale jakoś, kiedyś zepnę dupę, no to potrafię wiele rzeczy zrobić. W każdym razie. Mam kilka pomysłów. Nie wiem, jeśli chodzi o mnie, no to widzicie, tutaj będzie. Tutaj może zrobię. O, tutaj będzie właśnie taki. Stojak na kosze. Będą tutaj kosze 3, żeby segregator był na działeczce, no bo wiadomo, że tych syfów jest, kurde, trochę się zbiera, także puszki jakieś butelki, jakieś plastiki, nie? Papierki, no to żeby ta segregacja była, nie? Żeby potem wygodnie było utylizować, nie? No w zasadzie też, jakby to powiedzieć, lubię, jakby to powiedzieć, wykorzystywać te rzeczy, które znajdę, które na przykład z odzysku, nie? Chodzi o to, że nie wrzucam od razu na przykład kawałek deski czy jakiegoś elementu, żeby tego. Po prostu zostawiam go na chwilę, żeby coś z nim zrobić, nie? Na przykład, o widzicie, no to palety paletami, nie? No bo po materiałach budowlanych, bo budowlanką się zajmujemy, no to po paletach na przykład można zrobić ciekawą konstrukcję na ten. No tutaj jest skrzynka na prąd. No i tego, no to palety, deski, no to wiadomo, że rozebrałem, zrobiłem konstrukcję, ale tutaj jest fajna rzecz, bo akurat narzeczona podpowiedziała. Strzawki po prostu, zwykłe strzawki. O, zrobiłem drzwiczki i elegancko jest to zasłonięte, nie stoi to na zewnątrz, więc widzicie, nie? O, tak sobie tutaj to żyje, nie? No. Jestem troszkę stremowany, ze względu na to, że
muszę się przyzwyczaić do kamery, nigdy takich rzeczy nie robiłem. Jakby to powiedzieć pod namową mojej narzeczonej. No dobra, pozdrowiłem tych ludzi, tę Iwonkę też pozdrawiam. A może się ją pozdrowiłem. No, żeby nagrywać takie rzeczy, nie? I umieszczać to gdzieś tam archiwizować, nie? Może komuś się coś przyda, może tego, może będzie śmiesznie momentami. Pewnie będzie, nie? O! A ty co tam robisz? To jest Ozzy. Tak, to jest kurde druh, który... Jak ty się tam dostałeś? No jak? Przecież Tadzik ma ten ogrodzenie zrobione wokół. A nie, z tamtej strony mógł się dostać. Chodź tutaj. No i którędy teraz przejdziesz? No. Kto ci tu pozwolił wejść? Kupkę zrobiłeś u sąsiada? Tak? Idź tamtędy. Chodź, idź tamtędy. Idź tamtędy. Idź naokoło. Idź stamtąd. No kurde, no popatrzcie co za... No tak, bo ja nie zamknąłem drzwiczek. Tutaj raczej mam wszystko ogrodzone w koło siatką. Ale on już raczej jest przyzwyczajony. Na początku przechodzi przez te... przez tą siatkę. Dlatego Iwonka tutaj ładnie zrobiła. To jest plastik, to wszystko dziadostwo. No ale na początku to zdawało egzamin, względu na to, że pies nie przychodził do sąsiadu. Wiadomo, że to kurde, każdy jest uczulony na to, że gdzieś tam mu krzaczka podsika, gdzieś tam kurde coś wyniucha, coś wykopie. Także. Wolimy żyć w zgodzie z sąsiadami. Tak. Dobra. No idź tam. No i gdzie teraz pójdziesz? No którędy? Chodź tu do mnie. Idź tam naokoło. Idź tam. Ozzy. Tam idź. Tam idź. Idź tam. No idź. No idź. Idź tam. No, muszę iść po psa. Muszę iść po psa. Myślałem może, że tego, że... Ogarnę ten temat, ale nie wiedziałem, że aż tak... Czy ja wiem, czy to jest dużo śniegu? W każdym razie, jak zacznę pracować, to... Mokry śnieg jest. I... No zobaczymy. Może coś spróbuję ogarnąć. No. Chodź. No, którędy przejdziesz teraz? No i przeszedł. No i właśnie tak... Zrobił demonstrację, jak to przychodził do sąsiada jednego, drugiego, także. Dlatego tą siateczkę żeśmy założyli. Także jeszcze wcześniej nagrałem filmik pierwszy, ale bez komentarza, ze względu na to, że nie miałem tyle odwagi tak jak dzisiaj, żeby coś powiedzieć. No to muszę się wczuć w klimat. No i tego, mam filmik jak po prostu te jabłonki, które rosną nad domkiem, to są stare jabłonie. One jakby to powiedzieć, musiałem wszystkie szczyty pościnać, troszkę doprowadzić do porządku, bo w tym roku też strasznie chorowały, liście szybko gubiły, owoce praktycznie, no było dużo owoców, ale pospadały zanim się dojrzały. Stwierdziłem, zobaczymy, no na pewno trzeba to wszystko, jakby to powiedzieć, dbać o to i no i ogarnął mój temat. Co ciekawe, znaczy w tym roku już nie zauważyłem, ale ta jabłoń ma dwa różne rodzaje owoców. Są dwa szczepy. Tak to zrobił pewnie już świętej pamięci ten pierwszy właściciel. A już wiem co miałem mówić. No właśnie, to jest domek za pierwszego właściciela. To ten domek ma już ze 30-40 lat, także. No stoi. No w każdym razie tak, ta jabłoń ma dwa szczepy. No zobaczymy co w następnym roku będzie na ten. Czy będzie jakaś różnica. No niby co dwa lata dają te jabłka owoce, no ale w każdym razie. To, co mi się udało zjeść, no to naprawdę bardzo słodkie. No i dobre, nie? Co to mówić więcej? Aha.
Jeszcze miałem zawiesić ten. Coś ptaszkom, kurczę, dać do jedzenia. Tylko gdzie to zawiesić, tak żeby fajnie to było na widoku. O, tutaj mamy budkę. No może tutaj przy tej budce. Czyli teraz wjedziemy do chałupy naszej. O. Wyźniemy ptaki. Nie wiem, ta kamerka się zachowuje jeszcze, jakby to powiedzieć, z przejścia ciemne, jasne, jasne, ciemne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia i różne miejsca, w każdym razie nie będę na razie lokował produktu, względu na to, że ale była w promocji, jakby to powiedzieć, w pewnej sieciówce, a kupiłem, a czemu by nie, tylko cholera jasna, jak to rozpakować, ty kurde, sznurka nie dali, jak mam tym ptaszką teraz to tak położę. No bez sensu. Ale chyba, że w tym mam taki karmnik. Ale to jest dzwonek ziarnowy dla gryzoni i królików. Ja myślałem, że to ptaszki, kurde. Ale ptaszki też to zeżrą. Chyba. Powinny. Ha, że ja tego nie popatrzyłem. Ja myślałem, że to... Ty, ale kurde. Ty, bo tam kupiłem dwa małe i jeden duży. A, widzicie. Dzwonek dekor. Tak, i to jest dla ptaszków, a to leżało obok siebie, więc naprawdę widzicie, bardzo, bardzo podobne jest i myślałem, że to jest jakby to powiedzieć, do tego samego przeznaczenia. No dobra, no to w takim razie, tak żeby one się czuły może bardziej bezpiecznie, bo jak to położę, gdzie by to zawiesić dziadostwo? A może zawiesimy tam na tym, gdzieś koło chałupki. One tam z tyłu będą bardziej bezpieczne. Będą sobie dziobały. O. Także... No mówię, tutaj był Saigon. Wszędzie wkoło były ponasadzane te choinki. Choinki. Mówmy profesjonalnie. Co to był? Świerk. Tak, to były świerki. No. No i tego i... No tutaj jak powieszę, no to nie przylecą za bardzo. O. Tam jest dziadostwo dla nietoperzy. Chociaż powiem szczerze, że źle usytuował tego słupa, względu na to, że no tutaj... Jakby to powiedzieć, w dzień, jak przyjdzie słońce, to kurde, to te nietoperze to wątpię, żeby przeżyły. Dlatego, nie wiem, ta budka powinna być gdzieś, ja ją gdzieś przekopię, schowam ją gdzieś może w bardziej cienistym miejscu. Chociaż się mogę mylić, nie wiem. Czy ktoś taką budkę kiedyś stosował i tego, i ma pojęcie o tym, no bo ja się jeszcze tym interesowałem, powiem szczerze, w każdym razie wiem, że to jest dla nietoperzy. Jeszcze może podejdę troszkę i z bliska pokażę. O! Także. Może ona jest za mała, bo tam kurde tych nietoperzy ile? Może 2-3 osobniki? Jedna babka, kurde, i dwóch samców pewnie, nie? No. No w każdym razie uwielbiam Batmana. Także taki nietoperek by się tutaj przydał. Pozjadałby trochę tych komarów i innych dziadostw z tej działki. No kurczę, no. A może tutaj na tej jabłonce gdzieś posadzę? Tak, będzie fajnie. Znajdę zaraz jakieś ciekawe miejsce. Żeby to wisiało. O. A może tutaj. Dobra, postawię teraz statyw troszkę po... potrzęsie tym... obiektywem. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało.
Na pewno lepiej niż Elaga, jak to mówię, Ela Gowin, którą też serdecznie pozdrawiam. O, dobra, jest to postawione. Tak. Cześć, zobaczymy tylko z tyłu, jak jest ten. No idealnie, kurde. Dobra, powiesimy tutaj. Tak, są niektórzy zboczeńcy, którzy na przykład rozpakujemy, zobaczymy, co w środku mamy. Co w środku mamy? Oczywiście szydza, nie? Bo to są ziarna, oczywiście to jest przezroczyste, więc jeśli każdy to widzi, o kurczę. Pewnie jutro tego śniegu nie będzie, nie? Ale... A, to jest taki fajny, bo to myślałem, że to jest drucik taki, to jest taki sztywny. Także elegancko. No zobaczymy, czy jakieś dziadostwo tutaj przyjdzie i będzie sobie spłuwać. Udało się. No. Kurde. Przydałaby się jakaś taka kamerka, żeby coś nagrać. Ale zanim się te ptaki zorientują, że to jest to. No nie, mam nadzieję, że skorzystają. No, może więcej tych miejsc, jakby to powiedzieć. Raczej podokupuję troszkę, no jak to powiedzieć. No, fajnie jest się położyć, kurde, i tego, i posłuchać, jak coś ćwierka, nie tylko narzeczona, ale też jakieś inne gadziny i inne ptaki. No w każdym razie, co jeszcze? No zobaczymy, co dziki zrobią przez ten sezon. No sarny będę chciał jeszcze pozabezpieczać. W tym tygodniu ma być, jakby powiedzieć, w następnym tygodniu. Nie, w tym, tak, bo to jest niedziela dzisiaj, no to pierwszy dzień tygodnia. Ma być, kurde, około od środy ma być już, kurczę, ocieplenie znowu 5-6 stopni, także przyjadę tutaj i pewnie ogarnę ten burdelik, no bo co? Bo mam wolne, więc coś trzeba zrobić, nie? A w domu też cały czas nie można siedzieć. Choć lubię, kurde, troszkę przed kompem coś pograć, coś poczytać, coś obejrzeć, więc tego, więc dla mnie to jest też jakaś, by to powiedzieć, druga forma relaksu. No te sosenki muszę, kurczę, coś z nimi zrobić, pozabezpieczyć, żeby mi nie objadły. O, a teraz jest u drugiego sąsiada. Ozzy! Chodź. Ozzy! Co ty tam robisz? Co robisz u doktora Szczyta? A niech se łazi, teraz to. I tak zaraz pójdziemy do domu, więc tego. Znów będzie w zamknięciu. O, jeszcze wam powiem taką. Też inspiracja oczywiście była wujek Google i ciocia czy też wujek YouTube. Nie? Wiesz, mi tu ogóreczki rosły. No i tego. Ogóreczki, jedna cukinia, także udało nam się coś. Był też, jakby to powiedzieć, był sezon ogórkowy. Ojadłem się tych wszystkich mizerii, sałatek. Nawet coś żeśmy do słoików porobili. No i co? No tak na razie na początek, na próbę, nie? No bo to wiadomo, że nie będę szalał i tego. I jakby to powiedzieć, uczę się na bieżąco, nie? Więc zobaczymy. No tutaj będziemy chcieli troszkę ten warzywniak, jakby to powiedzieć, powiększyć, ale najprawdopodobniej zrobimy to wszystko w skrzynkach, w skrzyniach, no bo jest tutaj tych kretów, także szkoda mi, żeby tą marchewkę mi te kreciska zjadły, nie? No, jeży tutaj nie ma, więc no te krety tutaj szaleją.
jakby to powiedzieć, no tutaj jakby to nie mam skopanego zbytnio tego trawnika. Na razie trzy miejsca są, które zidentyfikowałem, no ale u niektórych sąsiadów to widzę i no, mówią, że narzekają, że tego co posadzi jakiegoś korzenia, to wszystko jest wyjedzone od spodu. Także w skrzynkach pewnie to zrobimy. A nawet w razie czego to nie będę rozkopywał ogródka, tylko skrzynki. Skrzynki zawsze można przenieść, zawsze można zdemontować, coś innego wymyślić. Także to jest takie, jakby to powiedzieć, idealne rozwiązanie na moim zdaniem na jakiś ogród, który na razie jest bez koncepcji jako taki, nie? Także. No. Wszystko przed wami, przede mną. No będę się starał to nagrywać, to zobaczymy, no. Także może coś, może jakaś ciekawa historia z tego wyjdzie. Może poznam też parę ciekawych osób, paręnaście, no jak najwięcej, nie? Bo to ludzie jednak musimy, żyjemy teraz w trudnych czasach, więc powinniśmy się integrować, kurczę, i wspierać siebie nawzajem. Ten podział jest dość duży w naszym kraju, więc moim zdaniem, jakby to powiedzieć, no. Więc powinniśmy żyć w zgodzie. Ja wiem, że wszystkich nie da się pogodzić. Ja wiem, że wszystkich tego, no ale... Ale moim zdaniem jest to za duży podział. Za duży podział i ten podział niestety blokuje, jakby to powiedzieć, rozwój państwa. Nasz rozwój. No nic, zobaczymy. No ja jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że to się zmieni. O, zaraz ulepię drugiego bałwana Rzeczpospolitej Polskiej, bo pierwszy już siedzi tam w Sejmie. Dobra, do zobaczenia, do następnego razu. Hej.